Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Fallout New Vegas. Wróćmy sobie do Good Springs i tutaj mnie interesuje przede wszystkim jedna rzecz. A mianowicie tą rzeczą, która mnie interesuje, jest amunicja do broni energetycznej, ewentualnie jakiś pistolet laserowy, żebym mógł swój reparować i tak dalej, zatem na pewno cię odwiedzę. Będę chciał z tobą pogadać, gdzie ty w ogóle jesteś? NPC mi zginął! A dobra, jesteś tutaj, dobra. Koka, co masz na sprzedaż? Interesuje mnie uzbrojenie. Dynamit, pistolet z tłumikiem, pistolet plazmowy. A ja co mam? Mam pistolet laserowy, który zadaje zdecydowanie mniejsze obrażenia na sekundę od tego. To jest 9 mm, byśmy sobie sprzedali. Mają maszynówkę strzelbę, byśmy sobie sprzedali. Pancerz skórzany sobie kupił do naprawy mojego pancerza skórzanego. I steampaki, na razie steampaków nie potrzebuję, ani super steampaków. Tylko ogniwo energetyczne 35, liczby sztuk 35. No i teraz sytuacja krytyczna, będziemy mogli wziąć sobie potężną spluwę i potężną spluwę i z tej potężnej spluwy ich kości. Zatem przejdziemy się z powrotem do Prym. No, teleportowało mnie tutaj, nie? Ja najpierw chciałbym się udać, pogadać z NCR. Ogólnie, żeby się zorientować, co się tam dzieje. Ups. A czy mogę te miny zbierać? Wybuchnął. Mogę i za to dostaję expy, więc warto to robić. Zapomniałem tu, że tutaj miny są. Ale skoro mogę sobie zbierać bezkarnie, tego już nie mogę wziąć. Ty jesteś randomowym NPC, więc nic ciekawego mi nie masz do powiedzenia. Z randomowymi NPC to nie warto nawet za bardzo rozmawiać. Tutaj jest, z tego co pamiętam, jest łóżko. Tak, jest łóżko, dobra. Nic się nie zmieniło w związku z modyfikacjami. O, dzień dobry. I'm Sergeant McGee of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. If you want to talk about something, speak to Lieutenant Hayes. Skąd pochodzisz? I'm from the hub originally, but it's been a long time since I saw it. I'm on my second tour here. Most non-commissioned officers are. Dobra, spoko. Nic mi więcej nie powiesz. Nie warto za bardzo nad to gadać. No i z porucznikiem tutaj pogadał. Tutaj, ale tutaj to oczywiście będzie jako kradzież się liczyć, więc nie dotykamy. Bo gramy postać, która jest dobra, prawa, sprawiedliwa i uczciwa. Nawet jeżeli miałoby to być mi nieco utrudniać rozgrywkę, poruczyk HS. I'm Lieutenant Hayes of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. What's your business? Co tutaj robisz? We were sent out here to hold back the tide of convicts from the correctional facility. As you can probably tell, we aren't doing the kind of job we could be doing. Jest jakiś problem związany z twoją misją? The mission isn't a problem, the problem is with supplies. The convicts are better armed and organized than our intel initially suggested. I'm trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some firepower, but shit. Things are just going slow. Opowiedz mi o zakładzie karnym. Most people just call it NCRCF, that's NCR Correctional Facility. A little bit ago, the convicts there staged a coup. Killed the guards that weren't able to escape. And I've been ransacking the area since then. Masz jakieś informacje na temat skazańców? Not much. They've taken to calling themselves powder gangers. Mostly because they've taken to using the explosives meant to clear boulders as weapons. They got organized faster than I would have thought. Most of them, at least. Thankfully, the small group in town here seemed to have split off from the main force, so they aren't getting anything in the way of support. Mam inne pytania. Dobra, do widzenia. Ale kurde, kusi mnie, nawet sami nie wiecie, jak mnie kusi, żeby wrócić tam i pozbierać te figurki.
Ale nie, dopóki nie będę miał jakichś mega problemów w grze, bo tylko będę ginął co 5 metrów, to nie będę tych figurek zbierał. Nie, 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 nie. To byłoby zbyt duże ułatwienie. Okej, widzę chatkę. A obok niej drugą chatkę. To będziemy musieli pociągnąć ten quest na zlecenie potem sobie. A, tutaj nie mogę wejść. A tutaj mogę wejść? Posterunek szeryfa Grimm. I co tu jest? Czy ogólnie cokolwiek tu jest? Chyba nie. Aha, czyli szeryf już nie jest szeryfem. A prochowiec szeryfa to co to jest? Jakiś strój specjalny? Mal... A nie, nie ma w ogóle odporności. Zapewne wygląda fajnie, ale pancerz skórzany to ja bym sobie naprawił tak ogólnie. O, od razu lepiej. Ja się pozwolę, bo kupiłem miedzi do naprawy. O, dzień dobry. O cholera. Spróbujmy z tego. Okej, wac, 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 szybko wac. Aj, cholera, kąsają mnie mocno, zwłaszcza, że nie mam broni rozwiniętej na wysoki poziom, to tym bardziej mi kąsają. Wiem, że mi się stan broni pogorszył, ale co ja tu mam na to poradzę? Zaledwie dwóch tych, dwóch gości, a ja mam problemy. Olera. Do czasu dojścia do tej miejscowości z gulami. Kurde, koleś! Nie, czy nie za nadto się rozpędzasz? Chcę mieć regenerację. Okej, dziękuję. Dwa dynamity, 20 dolarów NRK, karabin nagryzony do naprawy. Uzbrojenie, łusko, obranie najemnika weterana. Wszystko, łącznie z ubraniami wam wezmę. Sporo macie sprzętu równego. Przynajmniej tyle dobrze. I jest to miejsce, do którego mogę wejść i sobie tam odpocząć, bo moje punkty trafi są niskie. Nie, ja chcę je przespać. Czemu nie mogę tu odpocząć? Aaaa! Gro! Jeszcze nie mogę się przespać. Dobra, wiem gdzie mogę się przespać. Tylko czy wracać się, czy lecieć się z tym bakami? Nie, wrócę się ten kawałeczek, bo to jest kawałeczek, to nie jest daleko i się prześpię. Zwłaszcza, że zaczyna się zmieszkać. Okej, więc wracamy, śpimy troszkę i walczymy dalej. Powiedzmy tak 12 godzin. Hello there. It's good to see a friendly face. Almost took you for a... Budzisz mnie! Kim jesteś? Czemu mnie budzisz? Panie! Don't suppose you care to trade. I'm missing a few essentials and screw this. Line just ain't in my nature. I'll tell it to you straight. I've been following you. A czemu? Czemu mnie śledzisz? Started off innocently enough. I was traveling, as I often do, and happened to observe you picking up one of those blue star caps. You didn't show any reaction to it, so I figured you didn't know what you'd gotten your hands on.
Co jest takiego specjalnego w tych kapslach? There's an old wasteland legend says somewhere out there is a fabulous treasure from before the war. Those caps with the blue star on them, the tale goes, are the key to that treasure. They're called Sunset Sarsaparilla Stars. Gdzie znajdę więcej takich kapsli? All over the place. The easiest place to find them is unopened bottles of Sunset Sarsaparilla. You'd think they'd all have been picked clean by now, but somehow new bottles keep appearing in the machines. Some say it's old Festus that does it, hoping someone will finally collect enough caps to earn the treasure. Other than bottles, you'll just have to scavenge. You can find caps in the unlikeliest of places, and Blue Star caps are no exception. Kim jest Festus, o którym wspomniałeś? It's said that the treasure is guarded by a man named Festus, and he's the one who asked for the Blue Star caps. It's also said he's been around since the war, standing a lonely vigil, waiting for someone to come and take the treasure off his hands. That'll make him pretty damn old, but I've met a few people in my travels who claim they actually met him, and they weren't the lying type either. Więc ty też zbierasz te kapsle? Nah, I gave it up years ago. Too dangerous. And even if I did still collect them, I tell you the same. There's people out there so mad with the idea of treasure that they'll attack strangers just on the suspicion that they have some of those caps. O jakim skarbie rozmawiamy? No one knows. Money, weapons, water. It is, or maybe was, something of value, and that's enough to get people motivated. Dzięki za informację, muszę iść. If you do end up trying to collect more stars, watch out for a man named Alan Marks. He's killed several people for their stars already. Spoko, przyjąłem. Ale się ciemno zrobiło. Oj. Nie lubimy nocy. Kurde, gościu, przyszedł mi na jutrzejsze i cię obudził. Czy on wie, czy on sobie wyobraża, co on robi? Czy on ma rozum i godność człowieka? Mnie tak przyszedł i obudził, tak po prostu. Mech. I tutaj będziemy mieli naszego pierwszego towarzysza. Robota o wdzięcznej nazwie Idi. Wyłączmy radio. Czyli się elektronice. Nauki ciśnienia 55. Próbuj naprawić na prawo 65. Zostaw to. Jakie my mamy statystyki? Nauki ścisłe 45 i naprawa 55. Teoretycznie, jakbyśmy przeczytali magazyn dający nam bonus do naprawy, to byśmy byli w stanie go naprawić. Chyba. Zrobię sobie save'a, bo nie wiem. Mamy naprawy, naprawa plus 10. Dobra, teraz powinniśmy być w stanie go naprawić. Okej, okay, dobra, skorzystaliśmy z tego, z boostu dawanego przez magazyn i naprawiliśmy robota. Gdzie on jest teraz? O, dzień dobry, siema. Protokół towarzysza rozpocznij. Potrzebuję amunicji, pomożesz mi? A, czy może tam też robić za stół nad amunicją? Ej, panie Idi. Dobra. Masz mi pomóc wybić tych kolesi. Tutaj jest ten hotel Bison Steve, tutaj jest ich dość sporo. A jak jest ich sporo, to potrzebujemy większej siły ognia. I czy ja powinienem korzystać jak na razie z broni plazmowej, czy nie? Jak na razie to gościu dostał laserem w łeb i umarł. Dobra. Weź wszystko, niedługo będziemy musieli zrobić sobie recykling pancerzy tak zwany, nawinięty trudny. Terminal nawinięty na łatwo, oczywiście save, i otwieramy terminal na poznaną, starą, lubianą i sprawdzoną metodą. Nope.
Włączamy. Otwieramy terminal, korzystając z prawej wielkich liczb, czyli innymi słowy po ludzku. Próbujemy, aż się nie uda. Killing i coś, co może być podobne do killing. Winning. Nope. A już miałem nadzieję, że wymyślę, wykminię, a tu nie wykminiłem. Coś ten terminal mi dzisiaj nie sprzyja. Mówię, coś mam pecha do tego terminala. Właśnie mam chyba nieco niedorozwinięte nauki ścisłe. Będą chciał też później zainwestować sobie w otwieranie zamku. Sporo by nie wybrać, które chciałbym zainwestować. O, akurat to mi wyszło. Bardzo fajnie. Otwórz zamek. Dziękuję. I wejdźmy tutaj. Oczywiście jakieś romsie i inne rzeczy. Ale menaty, którą robi na sprzedaż. Apteczka z radiczem i spinką. Też przydatne rzeczy. Sejf zamknięty na przecięty, którego nie otworzymy. Stole 9 mm, medeksy, radic, kapsle. Ogólnie opłacało się tutaj wejść. Przeładuj broń. Idziemy dalej mordować. Steampack, 100 dolarów na ręka, 2 dynamity, 2 kapsle, naboje, ubranie najemnika weterana, łuski, papierosy też weźmiemy, bo te mogą być na sprzedaż. I kasa. Podwojone pieniądze i spinkę. Oczywiście bierzemy. Kapsle także. No ogólnie na początku warto brać wszystko, co nie jest stwierdzone na stałe do podłoga. Podwojone pieniądze, więcej podwojonych pieniędzy. Powieści z mięsem handlowa z Yuketown, czyli bonus na stałe do handlu. Dokładnie. I tutaj, jak widzę, nikt nie ma w tym pomieszczeniu. O, dzień dobry. Nie ma to jak szybka wymiana ognia, szybka wymiana zdań. Wszyscy mają te dolary RNK. I mnie się zaraz skończy miejsce. Widzi? Nawet nie wszedłeś do akcji. Tak, jestem dobry. Jeden pad, ale ja się wystrzelałem z pestek. Prawie do pełna naprawiony karabin na gryzonie, więc go sobie załączę. I to ja go zastrzeliłem, czy go Ili spalił laserem? To pytanie mnie nurtuje. Dolary, dynamit, pistolet, ubrania. I mówię, już muszę, to jest ten moment, który miał, muszę dokonywać pomału recyklingu. Tak, to jest właśnie ten moment, w którym ja powinienem dokonać recyklingu. Tutaj notabene sobie braminę, jaki już upolowaliście. Macie tutaj one stanowiska obronne, jakby RNK przypadkiem targnęło tutaj i chciał wam zrobić coś niemiłego i nieprzyjemnego. Automat w kolo. Lubnik w kolo zawsze warto wziąć. I schod na górę. Czy ja chcę iść na górę? Na razie chcę. Bo chyba, jeżeli chodzi o samą mapę lokalną,
to mam wszystko sprawdzone. Czemu zostawiam tylko druga na górę? Tutaj winda nie działa oczywiście. Idi, czy ty się z kimś tam już bijesz, czy poleciałeś na górę przede mną? Idi. Okej. Okay. To jest, zdaje się, kolejne piętro tego ładnego hoteliku, więc Idi robi wjazd na chatę i robi im wjeb. A ja sobie w tym czasie wezmę New Cole. Wiem, zamki są akurat strasznie irytujące w Falloutie, ale ten o dziwo nie był irytujący. Torbę lekarską bierzemy, bo przyda nam się na uszkodzenia kończyn. To bierzemy. Tu nic nie ma. Czy ty kogoś zabiłeś, Iggy? Chyba tak, bo gość jest nie wiedzieć, czemu martwy. Tutaj ma nawet gałkę oczną, skazaniec. To mu wypadła. Coś panu wypadło. Chyba. Fedwa inne pieniądze bierzemy. I tutaj jest spora liczba kolesi, którzy tylko czekają ich z tymi tam gorącym ołowiem. Dobra, dostaję za zabity przez Idiego, już się obawiam, że nie dostaję. Expa. Steampack, dwa dynamity, kapsle, karne gryzonie, naboje, stary klucz. I jestem przeciążony, dobra. Robimy recykling artykułu. Sprzęt i stoleciki najpierw. Jeden, drugi. I będąc naprawiony, ma nawet całkiem przyzwoite obrażenia. Recykling ubrań najemników. Jedno ma wartość 50. Więc możemy spokojnie recyklingować. Wszyscy mają dużo sprzętu. O dziwo, jestem zdziwiony, bo oni mają tak dużo sprzętu. Dobra, jeżeli chodzi o ekwipunek, to bym go zrecyklingował skutecznie. I chyba tam mój Idiot zamordował kolejnego, zdaje się. Tak? Tak. Kolejny. Mówię, masę sprzętu macie. Ostatnio jak to grałem, chyba nie mieliście tyle sprzętu. Czyżby te modyfikacje, które zainstalowałem, coś pozmieniały? Bo oni są bogatsi, że mają więcej różnych rzeczy. Nie wiem, możliwe, nie wykluczam. Ja tego nie wykluczam, nie neguję. Thompsona mamy! Fuck yeah! Thompson M1A1. Czarający nabojami 10 mm. Nawet się nie spodziewałem, że tutaj mogę znaleźć Thompsona w żądaniu okupu. Wpis. No to będę na notatki nie patrzyłem. Elastyczny kręgosłup moralny, to może być nie dla nas praca jako najemnik. I żądanie okupu. Spoko. Ten quest złotu nagród. To on jest związany z tym, o fajnie, by mi się udało otworzyć, by otwieranie zamku było łatwiejsze. Okej, okay, podwójne pieniądze bierzemy oczywiście. Psycho, bierzemy. Walizka, dwa odloty w walizce.
i wiódł 8 kapli. Jak to mówią, zjął ziarnko do ziarnka i zbiorę się miarka. To będę nam sam miarka i powoli zbiera go, a kolej zdać po się na śmierć chyba. Ma tyle narkotyków różnych wedeksów, psajko i innych rzeczy koło wanny. Chyba się zdać po na śmierć. A tutaj nas inni sobie tam pięknie chyba poczyna, z tego co słyszę. Bo co chwilę odbywa się tam melodyjka słynna Idiego. O, dzień dobry. A, ja też potrafię kogoś ustrzelić. I to z karabinu na gryzonie potrafię kogoś ustrzelić. Dobra, 20 darwerka, 2 dynamity, o, hełm piechoty. I znowu się miejsce kończy, tak pomału. Dobra, to mogę sobie znowu zrecyklingować pistoleciki. Co jeszcze mogę sobie zrecyklingować? To jest zajebiste. Ja z tego mogę strzelać, co więcej, z Thompsona M1A1. Nie spodziewałem się takiej broni na tym etapie gry. Ale fajnie by to się pozmieniało i by to dostałem. Ale nie będę mógł z tego korzystać, niestety. Tutaj te masa dolarów RMK, baterie stopieniowe i inne rzeczy, będę musiał posprzedawać wygląd. Jeszcze sobie zrecyklingowo ubrania najemników. Mogę korzystać z Thompsona, najebiście. Bardzo się tego cieszę, wchodzimy na górę. A, tędy nie da się wejść na górę. Przed Allen mogę znaleźć podwójne pieniądze, jeszcze 2 sztuki dodatkowe do kolekcji. I gdzie i czy w ogóle da tutaj się wejść na górę? To jest moje pytanie, które mnie intryguje, nurtuje i na które chciałbym znaleźć odpowiedź. Tutaj są schody na dół. Bo tutaj wiem, że można było jakoś dostać się na dach. Window nie, ale w którymś spokoju było wyjście na górę, ale ja mnie pamięć nie myli. A mogę mnie mylić. Tu jest wyjście na górę. Według wcześniej by nie widziałem. Dobra, ale myślę, że w tym miejscu, skoro tutaj się dostaliśmy już, skoro walczyliśmy z tymi gośćmi, to myślę, że w tym miejscu zakończę sobie odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.